Dzień dobry wszystkim, moi drodzy. Ja właśnie siedzę w samochodzie i zbieram się do sklepu. Dzisiaj wieczorem przychodzą do nas znajomi, trzeba ich jakoś ugościć. Będziemy oglądać High League, zawsze oglądamy wszystkie te gale freak fightowe, więc dzisiaj, żeby tradycji stało się zadość, też oczywiście do nas przychodzą i zwykle właśnie oglądamy je u nas. Także lecę do sklepu, bo szczerze mówiąc nie mam co wyłożyć na stół. Także kupię jakieś kabanosy, nachosy, może winogrona i tak dalej. I dodatkowo musimy zjeść śniadanie, a wymyśliłam sobie, że zjemy coś innego niż zwykle. Już powiem wam, że mam dość tego samego, w kółko jemy to samo. Ostatnio są to tosty z awokado, z łososiem, z jajkiem. One są przepyszne, ale z racji tego, że jemy już tak często, to już na razie przerwa. I teraz mam ochotę, słuchajcie, na taką bagietkę z buratą, z pomidorkami, do tego bazylia. Chcę kupić świeżą bazylię, po prostu kocham bazylię, jej zapach, jej smak, wszystko, także muszę kupić koniecznie świeżą. I pamiętam, że jakiś czas temu, to już dawno w sumie temu, kupiłam i tak pięknie mi rosła, a potem wyjeżdżaliśmy na wakacje i oddałam ją mamie. Tam też rosła, ale już nigdy nie wzięłam jej do siebie, także muszę kupić nową. I do tego mam ochotę na jajecznicę ze wszystkimi dodatkami, z boczkiem, ze szczypiorkiem, z cebulką taką przysmażoną, także jedziemy do sklepu wszystko kupić, bo nie wszystkie składniki mam, a was zapraszam bardzo serdecznie do oglądania tego vloga. Jeszcze nie ma południa i zobaczcie to. Totalnie nic nie widać, jest mega ciemno, po prostu nienawidzę takiej pogody. Ale przejdźmy do rzeczy pozytywnych, tylko zapalę światło. Pokażę wam pokrótce, co kupiłam i jestem trochę zdziwiona, dlatego że w sumie kupiłam drogie rzeczy. Niektóre z tych produktów kosztują sporo, na przykład masło. Ale burata jest dosyć droga, a wzięłam dwie, chociaż i tak staniała. Pamiętam, jak burata w Lidlu kosztowała dokładnie 9,99 za jedno opakowanie. Teraz kosztuje około 6 zł. Wziąłam też nutellę, bazylię, winogrona, a zapłaciłam w sumie tylko 137 zł. Byłam pewna, że zapłacę coś prawie około 200, a tutaj 137, no wiadomo, nie kupiłam nie wiadomo jak dużo, ale za takie drogie produkty to w sumie się zdziwiłam, że wyszło tylko tyle. No ale potem byłam też na stacji i tam już niestety tak tanio nie wyszło. Tam się nie zaskoczyłam pozytywnie. Przejdźmy już do rzeczy. Kupiłam pomidorki malinowe na dzisiejsze śniadanie, które za chwilę będziemy robić. Ziemniaki, kupiłam też winogrona. To z myślą właśnie o tym wieczorze. Tam na stół po prostu jak do znajomi do nas przyjdą. Świeżą bazylię, o której wam mówiłam. Tak pięknie pachnie. Już w aucie tak pachniała. Ja naprawdę mogę tylko stać i wąchać bazylię. Totalnie ją uwielbiam. Wzięłam wielką bagietkę, to też na dzisiejsze śniadanie. Szczypiorek do jajecznicy, kabanoski to też na wieczór, ciasteczka też na wieczór, camembert również. Pokroimy tak fajnie to na desce. Jajka, wzięłam też herbatę. Herbatki z Liptona owocowe to są moje ulubione. Peach mango i właśnie ta truskawka z maliną. To są moje top 2. Nutella, chleb tostowy. Wzięłam też czekoladkę, bo nie mogłam nie wziąć nic słodkiego na teraz. Masło, no i tak jak wam przed chwilą powiedziałam, 2 razy buratę. To też do dzisiejszego śniadania, także za chwilę pokażę wam, jak ją wykorzystam. A co do herbat, jeśli ktoś jest zainteresowany tym tematem, ja na przykład zdecydowanie częściej piję herbatę niż kawę, dlatego że nie lubię takiej, wiecie, na zdrowie rozpuszczalnej kawy. Jakbyśmy mieli ekspres do kawy w domu, to pewnie bym piła. Ja uwielbiam latę, no ale niestety nie mamy, więc piję herbatę. I ostatnio u nas w sklepie osiedlowym nie było ani peach mango, ani tej truskawki z maliną i kupiłam tę herbatę, mango i czarna porzeczka i jest okropna, serio, tak mi nie smakuje. No jest po prostu dla mnie nie do wypicia. Nie sądziłam, że owocowa herbata może mi tak nie smakować. Ta, tutaj mamy grejpfrut z pomarańczą, jest okej, nie jest też jakaś najwspanialsza. Tamte zdecydowanie bardziej wolę, ale jeśli chodzi o mango i czarną porzeczkę, to ja nie polecam. Dzisiaj mam jeszcze milion tematów, zanim przejdziemy do tego śniadania, ale chciałam wam jeszcze powiedzieć, że jeśli chodzi o utrzymanie takiej bazylii w domu, to ja polecam dać ją na jakiś spodeczek. Nie mam żadnej
tej ładnej doniczki, także na razie zostanie w tym taka jak jest. I mam tutaj do niej taki malutki spodeczek i codziennie rano troszeczkę wody wlewam na ten spodeczek i bardzo malutko tutaj do środka. I powiem Wam, że tamta poprzednia bazylia tak dobrze mi się trzymała, kiedy właśnie tak o nią dbałam, że mam nadzieję, że ta też przetrwa. Słyszałam właśnie wiele opinii o tym, że te roślinki z marketów średnio się trzymają, a moja była przykładem tego, że naprawdę można to zrobić. Ona była po prostu ogromna. Także mam nadzieję, że i z tą się polubimy. Będę o Ciebie dbać. Także mam nadzieję, że Ty też mnie polubisz. Jeśli chodzi o jajecznicę, to sprawa wydaje się niby prosta, ale powiem szczerze, że ja kiedyś inaczej robiłam jajecznicę niż teraz i teraz jest o wiele lepsza, także już Wam mówię, jak ja to robię. Na początku wszystkie jajka, z których chcę zrobić jajecznicę, daję do jednego naczynia i je roztrzepuję dokładnie. I pamiętajcie, żeby każde jajko, zanim wrzucicie do środka, powąchać, bo jeśli będziecie już mieli w środku 5 jajek, wrzucicie ostatnie 6, które będzie zepsute, no to wszystko do wywalenia. I teraz bardzo ważny punkt. Kiedy cebulka jest już podsmażona i szklista, koniecznie musi być zrobiona, żeby nie była surowa, wtedy jajecznica będzie po prostu niedobra i będzie Wam chrupać cebula pod zębami. Taka surowa, ja po prostu takiej nienawidzę. Zmniejszamy ogień na najmniejszy i dodajemy nasze jajka. Wtedy bardzo, bardzo wolno wszystko podsmażamy, żeby jajecznica nie była taka typowo ścięta, ale żeby była taka kremowa, o, żeby była kremowa. Jak będziecie to robić na bardzo małym ogniu, to wtedy to jajko nie będzie się tak chamsko ścinać, a wtedy jajecznica będzie taka wręcz właśnie kremowa. I śniadanie mamy gotowe, dodałam na kanapeczki jeszcze bazylię, oczywiście wcześniej ją umyłam, tak się prezentuje jajecznica. Siadamy i zajadamy się, będzie na pewno pysznie, a jeśli jeszcze nie jedliście buraty, to mega, mega polecam, jest to zdecydowanie mój ulubiony ser. Go outside, the snow is falling down and every child is having so much fun. The snowman is twice the size as me with the smile as quirky as mine. Przygotowałam wszystko, czekamy teraz na gości, aż przyjdą. Piesy czekają, aż jakieś kabanosy spadną. A to nie spadną. Przygotowaliśmy, tak? Tylko Ty przygotowałaś. No, przygotowałam. No, a ja? No, a przygotowałeś? No, ja byłem w sklepie. Ale kiedy? Po co byłeś w sklepie? No teraz dla Ciebie po chipsy i no. Monstera. A wszystko co tu leży, to ja kupiłam. Ale... No co? Ja, nie, no chipsy i kolej ja też kupiłam. Dobrze. Czyli tak sobie robiłem, miałam udział w przygotowaniach stołu. No minimalny udział jakiś miałeś. Ale ja wspieram mojego brata, bo gra teraz półfinał Mistrzostw Polski w CS-a. Dobrze. A Wy proszę nie żebrać. Wszyscy Was widzą, ale nikt Wam nic nie da. No chyba, że coś spadnie. Może tak się zdarzyć. No już się cieszy, ale teraz nie dostaniecie, teraz czekamy na gości. I mamy tutaj szklanki z Sisseya, zobaczcie jak one się ładnie prezentują z tym takim złotym obramowaniem na górze. Także dałam wszystkie jednakowe szklanki, ale tylko 6. Chyba będzie nas więcej, także potem gdzieś tam przemycę jakieś inne szklanki, bo tylko tyle mamy do kompletu, więc na razie na stole niech będzie ładnie. Tutaj do miseczki dałam wafelki, a tutaj na tej tacy z Sinseya, którą też Wam pokazywałam w holu, przygotowałam taką deskę. Wiadomo, mogłoby to wyglądać lepiej, jeszcze nie jestem wprawiona, ale powiedzmy, że przynajmniej coś leży i jakoś się prezentuje. Tutaj mamy też karafkę z wodą oraz z cytryną, kolę, jakieś tam chipsy. Więcej chipsów mamy też w kuchni, także myślę, że spoko. A jeśli chodzi o jedzenie, to w razie czego będziemy po prostu coś zamawiać. A czy to nie jest przesada przypadkiem? Takie zachowanie?
I za takie zachowanie mam wam coś dać? Nie daję kabanosków teraz. No jasne, ugryź go jeszcze. A ja się wykąpałam, ubrałam ostatnio swój ulubiony sweterek, który też jest Sinseya. Ja jestem po prostu chodzącą reklamą Sinseya. Chyba tutaj powinna być nawiązana jakaś długofalowa, dożywotnia współpraca. I stwierdziłam, że nie będę się malować, bo w ogóle dla mnie to jest po pierwsze strata czasu, strata kosmetyków, kiedy przez cały dzień i tak chodzę niepomalowana, a potem mam się pomalować, żeby i tak siedzieć w domu i potem zaraz to zmyć. Bez sensu. Jakbym gdzieś wychodziła, to pewnie jeszcze miałabym jakąś motywację do pomalowania się, ale z racji tego, że po prostu jesteśmy u nas, to stwierdziłam, że bez sensu i zostaje tak. Dawaj odpowiedź. Na pewno warunki fizyczne dwa. Zwyciężczynią walki przez jednogłośną decyzję zostaje Agata! Co? 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 Wczorajszy wieczór minął nam naprawdę bardzo przyjemnie. Trochę się pośmialiśmy, trochę pogadaliśmy, oczywiście pooglądaliśmy też Heilig, ale powiem wam szczerze, że jeśli chodzi o moje odczucia odnośnie tych wszystkich freak fightów, to mam wrażenie, że emocje opadają i widzę to też na swoim przykładzie. Jak na początku byłam mocno w to wkręcona, śledziłam każdą konferencję, praktycznie każdy wywiad, wszystkie walki oglądałam z zaciekawieniem i z emocjami, tak to powoli opada. I faktycznie myślę, że zgodnie z prognozami wszystkich kanałów komentarzy, ta popularność freak fightów zacznie trochę spadać. Na pewno będzie to oglądane, natomiast już nie z takimi emocjami jak było i właśnie widzę to po sobie. Dzisiaj rano po przebudzeniu totalnie zaskoczył mnie śnieg. Jest tyle śniegu, jest po prostu biało na dworze. Także jest cudownie. Byłam na spacerze z piesami, ale powiem wam, że Elmuś po prostu nienawidzi zimna. Od razu jak tylko wyszedł na śnieg, wysiusiał się i na schodki, żeby wrócić z powrotem do bloku. Wzięłam go jeszcze raz. Myślałam może, że jednak się przekona, ale od razu wrócił na te schody, więc po prostu zaniosłam go do mieszkania i poszłam na spacer z Ernim do lasu. Bardzo miło spędziliśmy ten czas. Widać, że Erniemu śnieg się podoba. Elmuś jednak nie jest fanem zimy. A tymczasem ja, jak pewnie widzicie, wyszykowana, gotowa do treningu, odpalam i zaczynam, dlatego że ostatnio z treningami szło mi troszeczkę gorzej, więc czas wrócić do regularności i bierzemy się za to. I nie od nowego roku, moim zdaniem postanowienia noworoczne są strasznie zgubne, bo jak już coś nie pójdzie po waszej myśli, no to potem już tak naprawdę większość odpuszcza na cały rok i czeka do kolejnego stycznia. To jest bez sensu, warto zacząć po prostu od dziś. Także zaczynam. A do treningu standardowo zamiast muzyki odpalam sobie coś do oglądania. Jestem już na 6. odcinku Wednesday. Powiem wam, że ja nie jestem fanką tego typu gatunków, ale ten serial mi się podoba. Ogląda się go z taką łatwością, lekkością, także może nawet te dwa odcinki uda mi się obejrzeć teraz. Zobaczę, ile ten trening potrwa. No i zabieram się do roboty. Idziemy na zimowy spacer. Jest zimno, jest mega dużo śniegu. No i tak się ubraliśmy, żeby przede wszystkim no, nam było ciepło. Jak eskimosy. Jedyny minus, nie mam rękawiczek. Nie wiem, czy nie mam w aukcji, więc pójdziemy jeszcze zobaczyć. No oby, bo serio, w ręce jest mega zimno. Ale mam w ogóle nową kurtkę, się pochwalę. Jest mega długa i mega ciepła, wygodna, więc no, wydaje mi się, że będzie przyjemny spacer. Jedynie rękawiczki znajdę, bo odśnieżałem samochód wcześniej, jak jechałem na trening, to myślałem, że mi ręce odpadną. Nie odpadły na szczęście. 20 minut odśnieżałem samochód, nie? Bo był tak zasypany, tyle śniegu spadło. O, masakra. I to jest zimowy spacer. Zobaczcie, jak pięknie! Taka zima mogłaby być przez cały czas, a nie jakaś plucha. Dodatnia temperatura. Jak dla mnie może być mróz, pełno śniegu i słoneczko. Wtedy by było idealnie. Ich ulubione miejsce to górka. No, oczywiście trzeba się pogryźć przy górce. Szybko, Ermuśka! Erni już ma szaleńca. Zostaw go. Elmusio, idziemy! To jest niemożliwe. O Jezus! Ernejek, ty padniesz! A ja ubrałam naszą kurtkę LaWave. Ostatnio wam mówiłam, że jest mega ciepła i naprawdę dobrze się w niej czuję. Nie marznę, a nienawidzę marznąć.
Także spoko, ma gruby kaptur, także od razu na głowę i zobaczcie też jak fajnie wygląda. Bardzo ładnie. Nie? Słabo. Fajna ta kurtka. Moje też, twoje też. No, dzięki. Taka fajna, no. Ja ją wybierałem do sklepu akurat. Więc jeżeli chcecie taką kurtkę jak Paulina, to wchodźcie na nasz sklep lawave.pl, bo u nas no, teraz jest bidnie. Widzicie, nawet rękawiczki mam z dziurami. Nie. Musimy kilka kurtek sprzedać, żebym kupił sobie już takie całe z palcami. Zrobiłam nam obiadek, kotlety, ziemniaki, ogórek, tutaj Ola mamy mi zrobiła ogórka. Serce i kotlecika, zrobiłam serca z kotleta, ale on się sam tak ułożył, a mówię, o jak fajnie. Nie, to jest taka romantyczna, no, dziękuję ci. Zawsze dostajemy pytania, jak to jest, że tak długo już ze sobą jesteśmy, czyli tam ponad 9 lat. Właśnie takie detale mają znaczenie. Takie, no to prawda. Smacznego. Dziękuję. Jak ci się podoba? No, w sumie spoko się przejść, bo jest to mega blisko Naza, wszyscy się tu zjeżdżają. Jeszcze godzina została tego, ewentualnie coś ludzkiego może bym spróbował i wracamy do domu. I wracamy. Ja szczerze mówiąc nie jestem fanką jarmarków, dla mnie tu jest za dużo ludzi. No, bardzo dużo ludzi jest. To jest jarmark, nie jarmark. A, dobra, okej, okay. Jarmark. Na jarmarku kupiliśmy sobie truskawki w czekoladzie. Dominik ma w białej, ja mam w mlecznej. Jedną możemy się wymienić, ale ja tak nie przepadam za mleczną czekoladą. Oczywiście psy... Za białą. Nie? Za białą, tak. Psy są mega zainteresowane, ale to nie jest dla was. Dobra, wy się wiecznie bijecie na tych filmach. Przestańcie. Było dużo dobrych rzeczy, na przykład kołacze węgierskie. Albo Cheerios. Cheerios. Churros. No ale jestem na diecie, więc... Ej, no co wy robicie? On se polizał. I sobie pozwoliłem tylko na taki mały rarytasik. Dobra. Trochę zamrożone. Nie? Oho. Ale dobre, bardzo dobre. On mi chce zbusić jeść. Emi, co ty robisz? Gościu! Zobaczcie, jak to wygląda. Naprawdę pycha. Co prawda na jarmarku nie byliśmy jakoś długo, ale powiem wam szczerze, że zmarzłam. Po prostu jest zimno na dworze i stwierdziłam, że wezmę sobie gorącą kąpiel i jakiś czas temu, jak jeździłyśmy z Klaudią na te wszystkie eventy w Warszawie, to dostałam od niej taką kulę od Kylie Skin do kąpieli. Z racji tego, że Klaudia nie ma wanny, to po prostu mi ją dała, więc wykorzystam. Zobaczymy, jak się sprawdzi, jak pachnie i czy dobrze się rozpuści. Ciekawe, czy zafarbuje też wodę. Ale jeszcze zanim wejdę, to chciałam wam pokazać, że woda nie wygląda najciekawiej, wygląda jakby była brudna, ale na całą łazienkę po prostu tak pięknie pachnie. Cudownie pachnie ta kula do kąpieli, naprawdę. Mam nadzieję, że przysiągnę tym zapachem na następny tydzień. 11, tak? Różnie. O, 11. Dosyć duże, ale lekkie, więc to będzie coś małego, małego. Też tego The Body Shop jest... O, to chyba jest jakaś maseczka, tak? Maseczka, no. No to fajnie chyba, nie? A dzisiaj właśnie Paulina mi będzie robiła spa, więc możemy sobie zrobić. Bo, znaczy robiła dlatego, bo Paulin miałem niedawno urodziny i Paula dała mi takie kupony do wykorzystania u niej. Na przykład na masaż albo właśnie na spa. No i dzisiaj, tak? Mam? No możesz mieć dzisiaj wieczór spa, tak. To ja będę miała taką maseczkę, chociaż nie lubię tego uczucia, jak się ma maseczkę na twarzy. Serio? To jest takie dziwne, no. Ja nie lubię, jak się nakłada, bo wtedy jest taka zimna. No, tak, znaczy taka mokra. Dobra. No, ja też nie pamiętam nawet, kiedy ostatnio nazwałem maseczkę. Bourjois. 11. O, z Bourjois raczej nie będzie nic, co ja bym mógł użyć, nie? No chyba nie. Raczej kolorówka. Chyba, że będziesz chciał. Nie wiem. Tuszu do rzęs użyć. To jest tusz? Tak. Dobra, no to tusz. Ty też raczej tego nie chcesz, nie? Nie, możemy dać to do paczki dla wszystkich. Znaczy dla wszystkich, nie dla wszystkich, dla wybranych. Avon 11. Lip balm, czyli balsam do ust. Tak. Elmuśka? O nie, jaki zawiedziony. Krem do rąk. Koniec, znowu, ty nie używasz.
To też do paczki. To będzie dla zwycięzcy. I uwaga, zmieniliśmy zasady rozdania. Znaczy, na lepsze oczywiście, nie na gorsze. Zmieniliśmy z tego powodu, że po 11 dniach tych kosmetyków jest mega dużo. No i w sumie chyba lepiej, żeby po prostu wygrały to na przykład 3 osoby niż tylko jedna, nie? Tak, zrobimy 3 takie w miarę równe paczki, to potem podzielę. No to żeby... już Paula podzieli. Każda z was dostanie tusz, balsam, krem do rąk. I jakieś tam inne kosmetyki. Jeszcze kilka innych rzeczy jest. Jest tam w pokoju drugim. W pokoju i to również będą dołączone. Znaczy oprócz tego, żeby ktoś nie myślał, że sam maseczkę dostanie. Tak, więc te rzeczy, te wszystkie kosmetyki będą dla was i przypomnę jeszcze raz zasady. Zrobimy to w ten sposób, jak będzie przedostatni vlogmas, to wejdziemy po prostu w losowe filmy Pauliny, czyli vlogmasy i w sumie nie ma ich na ten moment za dużo. Może pewnie kilka ich będzie. I wybierzemy po prostu losowy komentarz. Dlatego szanse są duże, więc warto komentować. Po prostu komentujcie Paulinie filmy, subskrybujcie, lajkujcie, no ale najważniejsze to, żeby zostawić komentarz. Tak, i będziemy wybierać. Fajnie. Ale cringe. Wy po prostu jesteście niemożliwi. Co to jest tutaj? Cały czas my się biją. My sobie nagrywamy, a wy musicie się gryźć, tak? Oni cały czas się biją, wiecznie się biją na tym wy filmie. Wy się bijecie, tak? Oni po prostu zawsze jak włączam kamerę, to zaczynają się bić. Moja rybka piękna, jakim ja jestem cudownym pieseczkiem.